dyrektorze, drodzy wychowawcy, szanowni nauczyciele, mili goście. Zebraliśmy się tutaj, aby jak co roku o tej porze czcić najważniejsze dla nas dzieci święto. Święto wiedzy, święto nauki, święto nauczyciela i święto ucznia. Bez was, kochani nauczyciele, i bez was, drodzy koledzy, nie byłoby szkoły, a więc i uroczystego Dnia Komisji Edukacji Narodowej. A teraz króciutko przypomnę, jak doszło do powstania tego święta. Komisja Edukacji Narodowej to pierwsze w Polsce Ministerstwo Oświaty. Zostało ono utworzone po pierwszym rozbiorze Polski w 1773 roku. Wraz z zaistnieniem komisji wprowadzono w Polsce jednolitą organizację szkolnictwa. Istniały szkoły wyższe, zwane głównymi, im podlegały szkoły średnie, wydziałowe i podwydziałowe. Te z kolei pełniły nadzór nad szkołami najniższego stopnia, parafialnymi. Nauka we wszystkich tych szkołach odbywać się miała po raz pierwszy całkowicie prawomocnie w języku polskim. Każdy uczeń miał poznać i zrozumieć swoje przyszłe obywatelskie obowiązki. Nauczyć się żyć tak, aby jemu było dobrze i z nim było dobrze innym. Dla uczczenia znaczenia i roli inicjatywy podjętej przez KEM oraz pracy nauczycieli dziejach naszej historii, dzień utworzenia Komisji Edukacji Narodowej obchodzimy co roku jako święto Dnia Nauczyciela. To w tym dniu składamy szczególne podziękowania naszym drogim pedagogom. Dziękujemy wam, że jesteście z nami. Za uśmiech, życzliwość, mądre słowa, troskę, cierpliwość, a nawet za wymagania, jakie nam stawiacie. Pragniemy odwdzięczyć się wam dzisiaj laurką najpiękniejszych baśniowych życzeń. Tak, yeah!
nauczyciel to przewodnik, pośrednik, mistrz twojej profesji, powołany do przekazywania swego mistrzostwa innym, swoim wychowankom i uczniom, którzy siedzą naprzeciw niego w ławkach i święcie wierzą w to, że całą wiedzę nauczyciel włoży im do głowy bez najmniejszego wysiłku ze strony. Kim zaś jest uczeń? Uczeń to opornik, buntownik, mistrz swojej profesji, powołany do wykonywania każdego nauczyciela, który stojąc naprzeciw niego przy tablicy, oczekuje cudów. Zawód ucznia trwa co najmniej 12 lat. Skutecznie skraca dzieciństwo, rujnuje młodość. Wpływa na duchowość, intelekt, czyli na najistotniejsze składniki człowieczeństwa. My, którzy czasem przy tablicy spłoszony wzrok wbijamy w ścianę, jakby z rządzeniem tajemniczym tam się ukryło rozwiązanie. My, którym w głowie ciągłe psoty, o których szczelmy mówisz może, z którymi zawsze masz kłopoty. My cię kochamy, profesorze. I wiemy, ciągle myślisz o nas, czy aby ci, dla których serce tak mocno i tak tkliwie bije, których nad życie kochasz, tak będą żyć, jak ty dziś żyjesz, czy będą prawi i czy zawsze swą wiedzą będą innym służyć, czy będą prosto w oczy patrzeć i nie odwracać się od ludzi? My zaś ciągle stoimy zdziwieni. Nie potrafimy, nie chcemy, nie rozumiemy, jak życie ważyć i doceniać. Dlaczego ideał szukać w wiedzy? Nie wiemy. Za wasz wysiłek, za trud wielki, przyjmijcie dzisiaj wielkie dzięki. Zapomnijcie o tym, że bywamy czasem źli. Uśmiechnijcie się dziś do nas, bo co złego, to nie my. Zdajemy sobie sprawę, że bycie nauczycielem to naprawdę trudne i odpowiedzialne zajęcie. Dlatego, mimo że często bywamy nieznośni, umiemy być również wdzięczni, bo wiemy, że różne są drogi wiodące przez życie i różne ludzkie dobroci są style. Jest też i taki, bez pozy, reklamy, bez pawich piórek i skrzydeł motyli. Dobroć, co płomień jasnej rzeczywistości i czeloreane kształty przeobleka. I całym życiem wiernie, nieprzerwanie, trwa w służebnictwie drugiego człowieka. Radosny dzień, Jerzy Picowski. Dzisiaj dzień nauczyciela, więc raniutko przed lekcjami cała klasa uśmiechnięta dała kwiaty naszej pani. Życzyła pomyślności i wszystkiego najlepszego. No a pani dziękowała koleżankom i kolegom. Dzisiaj dzień nauczyciela, no i właśnie przy tym święcie Staś nieodrobione lekcje przyniósł pani dziś w prezencie. Ewa zaś ma w swym zeszycie takie kleksy, takie błędy, że aż kwiaty naszej pani na ich widok szybko zwiędły. Jeszcze dzień nauczyciela, całkiem nam się popsuć gotów. Gdyby była dziś niedziela, nie byłoby tych kłopotów. Może byłoby przyjemniej i świąteczniej i weselej, gdyby dzień nauczyciela przełożono na niedzielę? Ale chyba nie mam racji, bo... Słuchajcie, czy słyszycie? Cała klasa na pytanie odpowiada znakomicie. Znowu pani uśmiechnięta, znowu jest radości wiele. Dobrze więc, że dzień jej święta nie wypada nam w niedzielę. Zapomnijcie o wybrykach i kłopotach, o tym, co zepsuliśmy w mgnieniu oka. Przepraszamy za te figle, za te psoty, przepraszamy za te wszystkie przykre dni. Pamiętajcie, że co złego, to nie my. Dziś błagamy o chwileczkę zapomnienia i prosimy was, przyjmijcie te życzenia. Trudno odnaleźć słowa, które byłyby dość piękne, aby podziękować wam za wszystko, co dla nas robicie. Za pracę, poświęcenie, serce, rozum i miłość. Za szóstki i jedynki, za plusy i minusy. Za pochwały i nagany, za naukę jak żyć. Składając gorąco dziękuję, kłaniamy się nisko wszystkim nauczycielom i pracownikom szkoły. Thank you.
Tak szybko umarł.